Cześć, yo, siemanko, tu Kepson. Raz na jakiś czas staram się sprawdzić także inne ciekawe rzeczy, żeby nie było monotematycznie. Dziś odwiedzimy lokal Steak w Zakopanem. Nagrywany jakiś czas temu, ale najwyższa pora, żeby w końcu to zamieścić. Z burgerów pojawi się także coś z Torunia, Bydgoszczy i to będzie chyba na tyle. Zostawiam ten segment jakby ludziom, którzy znają się bardziej, a ja, realizując swoje podróże, raz na jakiś czas wstąpię do lokalnego kultowego baru mlecznego w danym mieście, także możecie pisać, co ciekawego znajduje się u Was. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film podniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Jakościowy kebab to już coraz bardziej temat deficytowy, coraz ciężej go znaleźć. Będę oczywiście jeździł po miejscach, które polecacie najbardziej, ale oprócz typowych kebabów pojawią się także nowości z kuchni gruzińskiej, greckiej czy bałkańskiej. Dziś skupimy się jednak na zakopiańskim lokalu Steak. Zamówiłem super burger Maxi Steak z frytkami za 39 zł. Według menu znajduje się tam półkilowy kotlet, także potężny kotlet dla najbardziej wymagających. Wołowo cielęcy, także gratka dla tych, co lubią zjeść więcej trochę. Żeby to zmieścić, to też trzeba być naprawdę już konkretnym zawodnikiem, chociaż wizualnie według mnie aż takiego nie wyglądał. Wrzucając wcześniejsze burgery na kanał, spotkałem się z komentarzami, że ludzie, co jakby to określić, lekko podirytowani faktem, że większość u nas w Polsce jest wysoka i ciężko to się je bez sztućców. Ten jest szerszy, także spora grupa powinna być zadowolona z takiego stanu rzeczy, a my zaczniemy sobie tutaj od bułki, trochę flak. No taki, bierzesz w rękę i flakowate to było, sprawiało wrażenie nie najświeższej. I co mnie zdziwiło, nie była zgrillowana od środka, a jeśli była, to zdecydowanie za krótko, gdyż nie zmieniła w ogóle swojej struktury. W środku znajduje się także boczek, nie był wypieczony czy też wysmażony na chips, tylko podany w dość pierwotnej formie. Zjadłszy już kilka burgerów w swoim życiu i właśnie co wrzuciłem tutaj na kanał, jestem już w stanie powiedzieć, że taki mocno spieczony też za bardzo do mnie nie przemawia. Natomiast ten mógłby być trochę dłużej, że tak powiem, mógłby dłużej dojrzeć, bo był surowy według mnie. Tak samo mi nie siada taka forma. Chciałbym zapytać też, jaka jest Wasza opinia na ten temat, na temat boczków w burgerach. Zdania ostatnio były bardzo podzielone, także myślę, że tutaj można sobie podyskutować. Ja na wszystkie komentarze odnośnie boczku odpowiem. Dzisiaj będzie taki challenge. Kepson odpowiada na wszystkie komentarze odnośnie boczku. Z dodatków znajduje się tam także pomidor, ogórek, cebula, której było sporo, sos barbecue oraz salsa z brzoskwini, która zrobiła tutaj robotę. Naprawdę, to był sztos, nadawała słodkości, przez co sprawiała, że nie miałem wrażenia, że wcinam kolejnego randomowego burgera. Co do barbecue, nie jestem fanem, ja to w ogóle do tego podchodzę sceptycznie, ale staram się też jakby przekonać do tych smaków, dlatego też coraz częściej go zamawiam, bo może finalnie jakby stwierdzę kiedyś, że cały czas jadłem słabe i w końcu trafiłem na coś klasowego. Niestety jeszcze nie dziś, wiem, że tego sosu na rynku jest masa, ale ten był jakiś taki przepalony i nie przemawiał do mnie w ogóle. Na domiar złego znajdowało się go tam całkiem sporo, także jakby towarzyszył mi w każdym gryzie podczas testowania dzisiejszego bohatera. Gdyby zmienić barbecue na taki przecier z ostrych papryk, ale tak w granicach rozsądku, nie wiem, coś tak do 10 tysięcy skali Scoville'a, na przykład jakiś słodko-kwaśny lemon drop, to wraz z tą salsą byłoby to przepotężne połączenie. A co do mięsa, no bo to ono jest właśnie najważniejsze. Medium, także nie było kruche, a bardziej soczyste, czuć było soki, przegryzając kawałek po kawałeczku, ale tak jak wspominałem przed chwilą, mocno wyczuwalny smak sosu barbecue, który dla mnie zepsuł ogólne wrażenie. Natomiast jeśli ktoś lubi taki smak przepalony rodem z amerykańskich burgerowni, to raczej będzie zadowolony. Kotlet potężny. Czy miał pół kilo, tego nie sprawdzałem, ale masa dodatków sprawiła, że w połowie mówię, kurde, no ja nie dam rady. Przyszedłem głodny, a okazuje się, że takim zamówieniem można by nakarmić jeszcze jedną osobę na pewno. Z tym znacie mnie, mało nie jem, a i tak przy tym poległem, także pozycja chyba fajna dla ludzi, którzy chcą sobie dobrze podjeść przed zwiedzeniem tego przepięknego górskiego miasta, jakim jest Zakopane. Albo dla mieszkańców, którzy chcą sobie zrobić taki cheat day. W zestawie jeszcze frytki w koszyku, takie
właśnie ala stekowe, gdzie według mnie zawsze są poziom wyżej od tych z większości zestawów, które dostajesz w kebabiarniach. Suróweczka z białej kapusty, która mi zupełnie nie podpasowała, gorzkawa jakaś. No i tak jak mówię, to było tak wielkie, że nawet jakoś bardzo się na to nie obrażam. Nie, nawet nie spróbowałem tego za wiele, aby tylko sobie spróbować, czy mi smakuje, czy nie, ale naprawdę zjeść to by było coś. Ludzie narzekają na ceny nad morzem, czy też w Zakopanem, czy w górach ogólnie, ale chyba w Zakopanem w szczególności. Faktem jest, że lokale w tych częściach Polski zarabiają w zasadzie tylko w sezonie. 39 zł za dzisiejsze zamówienie, ale przejeść to nie lada wyczyn. Nie wiem, czy można dokonywać jakichś tam upgrade'ów w kanapkach, ale gdyby zmienić ten sos na przecier z papryk, czy też może w ogóle nie przecier, a sos z lemon dropa czy habanero orange, to byłoby to mistrzostwo. W lokalu możecie zjeść także inne dania, steki jakieś, zresztą nagrałem trochę karty, także można sobie je prześledzić. Dodatkowo jak masz chęć na jakieś procenty, to oferta także jest bogata i myślę, że jakby tam wpaść ze znajomymi, z ziomkami, z dziewczyną, z rodziną w sezonie, to parę stówek by na pewno pękło, bo siedzi tam się przyjemnie, fajny taki góralski wystrój, który cieszy oko, a do tego regionalna muzyczka, która wraz z jedzeniem sprawia, że to jest miód dla ucha i dla duszy. Dziś ocena 7 na 10, a ja pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia Hermesa, Tomasza Starca, Arka Tubicza i Mariana Czerniejewskiego. Cześć!